Ciekawym, jak oni wyglądają, powiedział mistrz. Kto? Marsjanie, odparł, jakby rzeczywiście nie miał innych zmartwień. I właśnie w tym momencie, jakby w odpowiedzi na pytanie mistrza, w rocznym tunelu wąwozu oślepiło nas jakieś ostre światło. Blask był ostry, niemal bolesny. Zatrzymałem wehikuł. O kilka metrów przed wehikułem zagradzał nam drogę jakiś dziwaczny stwór. Z początku odniosłem wrażenie, że mam przed sobą nieziemską istotę, która patrzy na mnie pięciorgiem wielkich, okrągłych oczu. Tylko jedno z nich rozbłyskiwało niebieskim światłem. Marsjanie! Przez sekundę strachu capił mnie za gardło. Marsjanie? Czyżby kaliostro naprawdę krakał inwazją marsjan? Obydwa nasze podjazdy stały teraz w potoku świateł. Na dnie wazu można było znaleźć nawet igłę. Było tak jasno, jak na biurku, gdy pali się na nim nocna lampa. I co teraz zrobimy? Zapytałem kaliostra. Nogi zapas! Bierzmy nogi zapas! Jak pan to rozumiał, wehikuł? Do diabła z wehikułem, uciekajmy na piechotę, zaproponował ale bał się wyściubić nos z nos samochodu. Wehikuł nie pozostawię, oświadczyłem. To jakaś pani zawołał radośnie. Ciekawym czy ładna. Podbiegł do tajemniczego pojazdu. Obleciał go dookoła, ale nigdzie nie znalazł drzwiczek ani okienka. Porany zdumiał się, jak pani tam weszła. A wtedy stała się rzecz straszna. Odskoczyły malutkie drzwiczki w boku pojazdu, wysunęła się z nich żelazna ręka, stalowe palce chwyciły kaliostra za kart. Jezus Maria, mordują! przeszczał kaliostr, trzymany w uścisku stalowych parców. Ale żelazna ręka puściła go i wycofała się do wnętrza pojazdu. Malutkie drzwiczki zatrzasnęły się bezszelestnie. Co za brutalna kobieta! mruknął Kaliostro, macając swój kark. Usłyszałem ciężkie westchnienie kobiety z tajemniczego pojazdu. Wydaje mi się, profesorze, że to dwóch nieszkodliwych wariatów. Puśćmy ich, ale uprzednio niech złożą przysięgę milczenia. Przysięgamy milczenie! ryknęliśmy chórem. No a teraz jazda stąd! groźnie oświadczyła kobieta. A potem niemal bezszelestnie dokonał zwrotu. Na naszych oczach spiął się po stromej ścianie wąwozu. Gąsienicami i potężnym tułowiem łamał krzewe i cienkie drzewa. Wspinał się szybko, po chwili już był wysoko i znikał w lesie porastającym wzgórze. Jedziemy do Fromborka — szepnąłem. Kaliostrowi dwa razy nie trzeba było powtarzać tej propozycji. Prędziutko wycofałem się tyłem z wąwozu.